Podjeżdża Polak pod zjazd z autostrady, gdzie ludzie jadą na zamek błyskawiczny. I wtedy dzieje się coś takiego. A dlaczego ja mam kogokolwiek przepuszczać? Ja tu byłem pierwszy, ja tu mam pierwszeństwo, ja jestem kurwa najważniejszy. Przecież, nie? Cześć, witajcie moi drodzy kajutowicze w moim nowym odcinku mojej trackerskiej kajuty. Dzisiejszy odcinek sponsoruję ja sam, bo nikt mnie nie chce sponsorować. No dobra, słuchajcie chłopcy i dziewczęta, w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z wami o Polakach i o tym, dlaczego na zachodzie za nami nie przepadają. W związku z tym, że będę dzisiaj niejako narratorem, to będę o Polakach mówił wy. Nie my, wy. Jestem czynnym obserwatorem tego, co się dzieje wśród Polaków na zachodzie, w Niemczech tu. I myślę, że wiem, skąd bierze się ta zła opinia o Polakach wśród ludzi. Zatem oglądajcie dalej. Bo zapomnę. Nieważne, podoba się, nie podoba. Łapkować w górę, subskrybować i szerować, żeby coraz więcej ludzi o tym kanale wiedziało. No to co? Jedziemy z koksem, nie? Była kiedyś taka piosenka Kazika. Starsi pamiętają, gimby nie znają. Piosenka pod tytułem Nie lubię już Polski. Kiedyś bardzo się z tą piosenką zgadzałem. Ale teraz już nie. Bo teraz nie lubię Polaków. Bo przecież to nie wyznaczone słupkami granicznymi
kawałek ziemi tworzy naród. Naród tworzą ludzie. A ludzie, którzy mają w dowodzie napisane obywatelstwo polskie, są po prostu sami dla siebie źli. Trzymają się razem. Ale nie Polacy. U nas jeden drugiego głaska po główce. O, ty jesteś mój kolega, jesteś mój przyjaciel i w ogóle. Ale jak tylko któryś się kuźwa obróci tyłem, to dostaje od razu kosę po prostu koło kręgosłupa gdzieś tam. Jak można lubić naród, który tak bardzo nie lubi sam siebie? Ja się pytam, jak? Będąc na obczyźnie, nikt
nie zrobi ci większej krzywdy, jak twój własny polski rodak. Spraktykowane. Kiedyś, jak byłem w Anglii, mieszkałem w takim hotelu, no i była tam Polka ze swoim facetem, której bardzo podobał się pokój, w którym ja mieszkałem, bo to był jeden z niewielu pokojów, który był naprawdę ładny, miał swoją łazienkę, wszystko w kupie. I tak bardzo zależało jej, żebym wyniósł się z tego pokoju, bo miała nadzieję, że ten pokój dostanie, że jednego tygodnia pochlastała mi opony. Kobieta, słuchajcie, kobieta. Pochlastała mi opony w samochodzie. Innym znowu razem zakleiła mi dziurkę od klucza klejem super glue. Polka. Wiecie, i to jest smutne, bo właśnie kurde dlatego nas się nie lubi, bo jeden drugiego rżnie w dupę po prostu, jak tylko może, kiedy może, a jak nie może, to i tak coś zrobi, żeby po prostu drugiego Polaka dokopać mu. Spójrzcie na siebie, tacy jesteście. Tak, oczywiście, ja wiem, że nie wszyscy. Ale ogół jest taki. A jak ogół jest taki, to jest największa grupa i tą grupę najbardziej się widzi, więc obcokrajowcy, w tym przypadku jak jestem w Niemczech teraz, tak? Niemcy widząc, jak Polacy zachowują się jeden wobec drugiego, dlaczego mają ich traktować lepiej? Że Polacy sami tak się traktują. Tak, ten brak poczucia jedności, choćby poczucia jedności na emigracji, daje się właśnie w ten sposób wyznaki. I potem są sytuacje, że jeden Polak drugiego w robocie podpieprza, bo przecież jak to tak, przecież ja jestem najlepszy, ten drugi nie może dostać więcej przypadkiem jakiejś, nie wiem, pensji albo, nie wiem, lepszych warunków pracy, przecież ja jestem lepszy, ja! Marcin wspomniał właśnie w tamtym odcinku, że Polacy nie mają poczucia własnej wartości. Ależ mają, Marcinie, mają! Tylko to nie jest poczucie wartości jako my, Polacy, tylko to jest poczucie ważności jako jednostka, jako ja. Ja jestem lepszy od ciebie. Ja jestem lepszy od niego. Więc dlaczego on ma lepiej zarabiać? Dlaczego? Ja jestem najważniejszy. Choćby w kolejce. Muszę być kurde pierwszy. Ja jeszcze raz ja. Tacy jesteście.
druga rzecz. Ta nasza narodowa martyrologia. Słuchajcie. Druga wojna już dawno temu się skończyła. Serio. Wszyscy generalnie o niej pamiętają. Wiedzą, że miała miejsce. Wiedzą, że nie może się powtórzyć. Słuchajcie, ja na ten temat rozmawiałem i swojego czasu z Anglikami i całkiem niedawno z Niemcami. Ludzie, którzy między sobą nie znają się w ogóle. Wszyscy wyrażali jednogłośną opinię, że taka rzecz, jak miała miejsce w 1939 roku, nigdy nie może się powtórzyć, bo to było straszne, złe, niedobre i koniec. Ale Polakom to jest za mało. Ciągle musicie podkreślać, jaka to Polska poszkodowana przez tą drugą wojnę światową. Jacy to Polacy biedni przez tą drugą wojnę światową. Że ta polityka i to, co się dzieje w tej chwili w kraju, to też jest wina drugiej wojny światowej. Bo tylko Polacy zostali w drugiej wojnie światowej pokrzywdzeni. A gówno prawda. Cała Europa dostała w dupę z powodu drugiej wojny światowej. Dostała w dupę Afryka i Azja. I ludzie pamiętają o tym, bo nie chcą, żeby to się powtórzyło, ale nie wykorzystują tego tylko po to, żeby po prostu powiedzieć komuś, że my jako Polacy jesteśmy biedni, bo dostaliśmy baty w czasie II wojny światowej i tyle ludzi zginęło. W całej Europie ludzie ginęli. I z uporem maniaka podkreślam, jest ważne, żeby pamiętać o tym, co się stało. Ważne, żeby pamiętać o tym, że było bardzo dużo ofiar i że to się nie powinno powtórzyć. Ale wojna, druga wojna światowa skończyła się już dawno. I ludzie na Zachodzie nie żyją tymi czasami. Tylko u nas się takimi rzeczami żyje. Trzecie. Marudność. Jezu, jacy wy jesteście marudni. Jak wam się nic nie podoba. Ostatnio odbyłem rozmowę bardzo smutną z moim własnym bratem. I wiecie co, naprawdę zrobiło mi się smutno, bo czego ja bym nie powiedział, to wychodziło na to, że ja źle mówię. O co się rozeszło? Rozeszła się sprawa o mój ostatni spot przedwyborczy. Pamiętajcie, żeby głosować na mnie.
No i mój brat skomentował to coś w sensie, że a ty tak na poważnie? Tylko idioci biorą się za politykę. Okej, okay, no dobra. No to napisałem mu w takim razie, a jeżeli robię to dla jaj? No co ty to będziesz się śmiał z tego? Czy to jest za poważny temat, żeby się śmiać? Okej. Okay. Więc mówię, no to nie, no to lepiej na ten temat nie rozmawiać. Ale się nie da nie rozmawiać, bo to się dzieje, bo to są fakty. Czyli nie ma takiej opcji, żeby po prostu gość był zadowolony. I wy tacy jesteście. Były niedawno wybory prezydenckie. Ja nie narzekam na nowego prezydenta. Podobno nie mam prawa, bo nie głosowałem. Ale wiecie co? Wy głosowaliście. Wy. I wy go wybraliście. I teraz co? I teraz narzekacie. Czyli wy gościa wybraliście i narzekacie na swój wybór. To jest jakieś chore. To jest chore. Spotkać Polaka, który nie narzeka, to jest tak rzadkie, że to się w głowie nie mieści. Owszem, ja też zgadzam się, narzekam. Mea culpa. Ale się do tego przyznaję. Trzymaj się prawej strony. A większość z was do tego się nie przyznaje, bo wszystkim się wydaje, że to inni, ale nie ja. I narzekacie na wszystko, jak leci. A co? Przepraszam. I za to mają nas, was, Polaków, lubić? Za to? Nasza popisowa sztuka, czyli podcinanie skrzydeł. No po co masz to robić? Przecież i tak ci się nie uda. Bez sensu. Tak to właśnie wygląda. I nieważne o to, czy chodzi, że nie wiem, chcecie iść po bardzo dobry chleb na drugi koniec miasta, czy odłożyć pieniądze na wymarzone wakacje, czy zostać prezydentem. I tak zawsze usłyszycie, po co ci to, po co ty to robisz, i tak ci się nie uda. Bez sensu. A nawet jak ci się nie uda, to i tak nic z tym nie osiągniesz. I po co? Tak to wygląda. A dlaczego na przykład nie powiedzieć, ty słuchaj, chcesz iść po chleb na drugi koniec miasta? To żeby ci się nie nudziło, pójdę z tobą, będzie ci raźniej. Będzie zabawnie. Chcesz zostać prezydentem? Kurde, chłopie, znam cię, jesteś w porządku, zagłosuję na ciebie, chodź, pomogę ci. Nie, nie.
A po co? A dlaczego? Nieważne, jak dobry pomysł byście mieli. Nieważne, jak wiele byście chcieli osiągnąć. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że ci się opłaca. Bez sensu. Właśnie takie pieprzenie jest bez sensu. Koniec. Wszechobecna zawiść. O wszystko. O pracę. O mieszkanie. O samochód. O rower, o dziecko, o bułkę, o kurwa wszystko. Jeden drugiemu zazdrości. Jakby mógł, to by mu po prostu zabrał. Od razu, od ręki, już, teraz. Widziałeś gnoja? Widziałeś? Mi się należył, ale temu gnojowi, kurwa, temu gnojowi się nie należy. Bo mi się należy. Właśnie tacy jesteście. Słodko, nie?
najgorsze jest to, że rozwiązanie jest po prostu banalnie proste i wynika po prostu z natury człowieka. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Więc w kupie jest mu raźniej i tej kupy się trzyma, tak? I zróbcie to samo. Nie przepychajcie się jeden przez drugiego. Wspierajcie się. Czasem się do siebie uśmiechnijcie. Nie zazdroście głupio jeden drugiemu. I zobaczycie, że w pewnym momencie wam samym będzie lepiej. A ludziom, którzy wam obserwują dookoła, powiedzą, no tak. Polacy to mają rację. Trzymają się razem. Cały sekret. Wszystkim tym, którzy łapią się teraz za głowę z pytaniem, o czym ten dzieciul pieprzy w ogóle? Przecież on nie wie, o czym mówi. Bardzo dziękuję, bo właśnie potwierdzacie moją teorię w praktyce. Tym, którzy mówią, no i co z tego, a po co trzymać się razem? Przygotuj się, również dziękuję. Z autostrady za 3 km. Bo wy również pokazujecie, jak moja teoria wygląda w praktyce. Wszystkim tym, którzy obejrzeli do końca i zastanowili się, że może coś w tym jest. Bardzo dziękuję, bo na was można liczyć i dzięki wam coś się może zmienić. Pamiętajcie, życie jest bardzo proste. Nie ma go sobie co jeszcze bardziej utrudniać. I z prostych rozwiązań, które ja wam podpowiadam, skorzystajcie, a wyjdziecie na tym naprawdę dobrze.
tym, którzy uważają, że przecież za granicą ludzie nie mówią w naszym pięknym słowiańskim języku, powiem tylko tyle. Czasami z tego, co robicie, można więcej wniosków wyciągnąć niż z tego, co mówicie. To nie jest tak, że jak ktoś was nie zrozumie, to nie będzie wiedział, o co chodzi. Ludzie patrzą, widzą i wyciągają wnioski. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za spotkanie, dzięki za to, że oglądaliście. Niecierpliwie czekam na następne spotkanie. Jak już wcześniej wspomniałem... No. To do zobaczenia. Zdrawim. Ale moment, moment. Moment. Chcę poznać waszą opinię na temat waszych doświadczeń z Polakami za granicą. Piszcie!